Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, jak widzicie z herbatką ciepłą i po tytule, czyli podsumowanie 2021 roku, zapraszam Was dzisiaj właśnie na taki luźny filmik, gdzie sobie porozmawiamy o tym, a w sumie to opowiem Wam o tym, jaki był dla mnie ten 2021 rok, ale też co planuję na nowy rok. Także zaczynamy. Na początek muszę Was przeprosić za mój głos, ponieważ od kilku dni mam tak uciążliwy katar, że nie jestem w stanie sobie z nim poradzić i coś słabo życzyliście mi tego zdrowia, o co Was prosiłam w życzeniach świątecznych, bo jednak okazało się, że właśnie trochę poległam w tym temacie, czyli pojawił się u mnie katar, generalnie fizycznie dobrze się czuję, no ale niestety ten katar, wiecie jak to jest, jest strasznie uciążliwy, ale daje radę. I może wiecie co, zaczniemy sobie właśnie, jeśli jesteśmy w temacie 2021 roku, od takich spraw zdrowotnych. I muszę Wam powiedzieć, że druga połowa roku, czyli mniej więcej tak od końcówki września do końca grudnia, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, bardzo mnie zaskoczyła. A już Wam mówię dlaczego. Massimo postanowił na początku października, że podda się szczepieniu na COVID i wykonał pierwszą swoją szczepionkę, a mniej więcej tydzień później zaczęły się u niego problemy zdrowotne z sercem. I to takie problemy, że słuchajcie, musieliśmy jeździć po kardiologach, robić szereg różnych badań, żeby dowiedzieć się co i jak. Massimo dostał leki, przez te leki no, nie było za wesoło. Nie będę Wam tutaj dzisiaj wszystkiego opowiadać, co i jak, co zdiagnozowano, ale w każdym razie można by powiedzieć, że tak przez pierwsze 3 tygodnie października no nie było za ciekawie pod tym względem. Oczywiście kardiolog postawił diagnozę, wiemy dzisiaj co i jak, natomiast dostał również Massimo skierowanie do Instytutu Kardiologii w Aninie, ale się okazało, że trzeba czekać na wizytę aż rok czasu, słuchajcie, więc mieliśmy na święta Bożego Narodzenia lecieć do Włoch, a ponieważ stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, jeśli Massimo skonsultuje swój problem z kardiologiem we Włoszech, i to jest jednym takich z dobrych kardiologów we Włoszech, w Neapolu dokładnie, no to zaczęliśmy szukać wizyty dla niego, terminu na wizytę, i okazało się, że najbliższy termin jest dopiero 8 stycznia. W związku z czym stwierdziliśmy, że nie polecimy do Włoch na święta, zostaniemy w Polsce, a po prostu polecimy później, a w sumie to on poleci później na tą właśnie wizytę do kardiologa, żeby wszystkiego dowiedzieć się co i jak, żeby zrobić dodatkowe badania, zobaczymy jaką diagnozę postawi ten profesor, czy będzie trzeba podjąć jakieś inne leczenie i tak dalej. No ale dobra, co się dalej okazało, słuchajcie, to nie jest oczywiście koniec, bo w międzyczasie, kiedy zaczęły się problemy zdrowotne u Massimo właśnie pod kątem serca, w pewnym momencie mój Massimo się również zablokował i zaczęły się problemy od lędźwi w dół, nie mógł chodzić, nie mógł spać, jeździliśmy znowu po ortopedach, po prostu słuchajcie, nie było takiego tygodnia, kiedy byśmy gdzieś nie jeździli po jakiejś klinice i nie szukali rozwiązania na jego zdrowotne sprawy. I te problemy z chodzeniem, z przyblokowaniem, my wiemy oczywiście z czego to wynika, bo już taka sytuacja miała miejsce mniej więcej rok temu, półtora roku temu. I wtedy dowiedzieliśmy się o co chodzi, ale oczywiście neurolog nas też uprzedził, że to niestety będzie nawracać. No i tak, słuchajcie, się to wszystko nałożyło, że nie dość, że serce, to zaraz przyszedł problem właśnie z nogami, z kręgosłupem, z kręgami i tak dalej. No ale dobrze, mamy grudzień i
Zaczyna się ten cudowny czas, słuchajcie, przygotowań do świąt. Ja byłam tak bardzo szczęśliwa, że zostanę z rodziną w tym roku na święta, że je spędzimy razem z moimi rodzicami. Ale niestety, przed samymi świętami, moi rodzice zachorowali na COVID. Nałożono na nich kwarantannę. No i wszystko się, słuchajcie, posypało. Tylko skończyły się święta. Rozchorował się Massimo, złapał przeziębienie i w dodatku jeszcze jakiegoś rotawirusa, a teraz ja. Także widzicie, prosiłam was w tym filmie z życzeniami świątecznymi o zdrowie i nie bez powodu was prosiłam o zdrowie. No właśnie ze względu na to, co się u nas przez ostatnie pół roku działo. O zdrowie dla mnie, o zdrowie dla moich bliskich i powiem wam szczerze, że te wszystkie sytuacje pod koniec tego 2021 roku, właśnie te problemy zdrowotne, uświadomiły mi, chociaż ja już od początku, od dawna o tym wiedziałam, że tak jest, że jak jest zdrowie, to jest wszystko, a jak zdrowia nie ma, to nie ma nic. Ale wiecie, te nerwy, ten stres, to wszystko, co się wokół nas działo, te wizyty u lekarzy, leki, jeżdżenie po aptekach, to moi rodzice, to znowu Massimo i tak dalej. Tutaj w telewizji tromią cię o tym COVID-zie, o jakichś nowych wersjach i tak dalej. To wszystko tak bardzo się skumulowało we mnie, że i ja w pewnym momencie opadłam na siłach i dopadło mnie właśnie to przeziębienie, a w sumie to ten potworny katar. Ale pierwsza połowa 2021 roku, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, była całkiem dobra. I muszę wam powiedzieć, że ten rok w ogóle był dziwny. To nie był ani zły rok, ani dobry rok. To był po prostu taki dziwny rok, intensywny. Dużo się w nim działo, zarówno właśnie w takich sprawach prywatnych, ale też jeśli chodzi o pracę i to, co się działo tutaj na moim kanale i nie tylko. Jak doskonale wiecie, pod koniec lipca Kacper został aresztowany i przesiaduje obecnie w więzieniu. I to też sprawiło, że ta końcówka lipca przed naszym wyjazdem do Włoch, bo wiecie, że w sierpniu byliśmy na wakacjach we Włoszech, też sprawiła, że w ogóle ten cały stres, który ja miałam w sobie, jakoś tak wybuchł we mnie. Wybuchł, po prostu wszystko to, co było skumulowane, nagle wybuchło. I z jednej strony powiem wam, że te dwa lata takiej intensywnej manipulacji, tego, co się działo tutaj na moim kanale, tego hejtu, który napływał na mnie i całej reszty, sprawiały, że wyjeżdżając do Włoch, ja czułam taką ogromną ulgę. Zresztą pamiętam, jak wróciliśmy później z wakacji, pisaliście mi w komentarzach, że widać to po mnie, że pojawiła się rzeczywiście taka ulga. Ja to bardzo, bardzo odczuwałam. No ale długo to szczęście nie trwało, bo potem zaczęły się kolejne problemy. Więc jeśli chodzi o takie sprawy zdrowotne, sprawy takie wewnętrzne, no to właśnie dlatego mówię wam, że to był taki dziwny rok. To był naprawdę dziwny rok. I dzisiaj mogę wam tylko tyle przekazać. Dbajcie o swoje zdrowie, dbajcie o zdrowie swoich bliskich, bo naprawdę, słuchajcie, jeśli nie ma tego zdrowia, ale ja nie mówię tutaj tylko o takim zdrowiu całego organizmu, ale również o zdrowiu psychicznym, jeśli tego nie ma, to nie będzie nic. I wy nie będziecie szczęśliwi, i nie będziecie dobrze funkcjonować, i wasze życie nie będzie się dobrze układało. Dlatego mam nadzieję, trzymam mocno kciuki, że 2022 rok będzie lepszy. Lepszy pod tym względem psychicznym, zdrowotnym, takim duchowym, jakbym to powiedziała. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Ale tak jak mówię, to nie był rok pełen problemów i rok taki, powiedziałabym, negatywny. Bo jeśli chodzi o takie sprawy związane tutaj z moim kanałem i nie tylko, to powiem wam, że w tym roku poznałam wiele bardzo fajnych marek kosmetycznych. Wiele kosmetyków pozytywnie mnie zaskoczyło.
Pojawiły się też nowe zabiegi w medycynie estetycznej, które też sprawiły, że ja pod względem swojego wyglądu, tego jak ja się czuję, funkcjonowałam bardzo dobrze i jestem na przykład bardzo zadowolona z tego, jak wygląda w tej chwili stan mojej skóry, jak jest ułożona moja pielęgnacja i nie tylko, jakie kosmetyki w tej chwili stosuję. I pod tym względem powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o ten rok i chciałabym, żeby kolejny rok, nowy rok, też był właśnie taki, żebym mogła poznawać nowe marki, odkrywać je tutaj przed Wami, poznawać nowe kosmetyki, stosować je, żeby rynek kosmetyczny cały czas się rozwijał i szedł do przodu, żebyście mogli tutaj na moim kanale oglądać ciekawe filmy, a dzięki temu też ja będę pod jakimś kątem się rozwijać, bo będę tworzyć dla Was nowe treści, coś ciekawego, coś nowego i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Co prawda, w 2022 roku wprowadzę trochę zmian tutaj na moim kanale, bo ostatnie pół roku pokazało mi, że nie wszystko jest tak, jak ja bym chciała, albo tak, jak Wy byście chcieli. Już mówię, o co chodzi. Przez ostatnie dwa lata rzeczywiście było tutaj więcej na moim kanale tematów kosmetycznych. A kiedy ja zaczynałam prowadzić swój kanał, było więcej tematów vlogowych. I są wśród Was takie osoby, które tutaj oglądają moje filmy ze względu właśnie na kosmetykę, ale są też takie osoby, które przyszły na mój kanał właśnie ze względu na vlogi, na takie luźne filmy, które pojawiały się raz na jakiś czas. I kiedy przez te ostatnie dwa lata było więcej o tych kosmetykach, zabiegach, kosmetologii i nie tylko, to te osoby, które właśnie liczyły na takie te daily vlogi, luźne filmy, często mi tutaj pisały gdzieś w komentarzach pod filmami, kiedy wrócą te filmy, że tęsknicie, że chcecie oglądać i tak dalej. No i kiedy wróciliśmy z wakacji, to tak stwierdziłam, że w sumie to mogę trochę wrócić do tych daily vlogów i więcej ich tutaj Wam pokazywać, więcej publikować. Też już skończył się ten okres związany z Kacprem, więc słuchajcie, odeszły groźby, głuche telefony w nocy, ten hejt, który był codziennie, te głupie wiadomości, które dostawałam raz na jakiś czas, czy komentarze hejtujące. Zrobiło się po prostu cicho i spokojnie. I to też dało mi takiego powera, że tak powiem, do nagrywania tych daily vlogów. Ale z drugiej strony, co się okazało? Na moim kanale bardzo spadły statystyki, czyli wyświetlenia moich filmów. I też między innymi okazało się, że Wy wcale nie tak do końca chętnie oglądacie te daily vlogi. A już w ogóle Vlogmas w grudniu to moim zdaniem była porażka. Bo ja rzeczywiście Vlogmasa nie oglądałam, nie nagrywałam od dłuższego czasu. I w tym roku stwierdziłam, byłam taka podekscytowana, taka przejęta tym, że zostajemy w tym roku tutaj w Polsce. Chciałam, żeby wszystko było takie dopracowane, takie świąteczne, żeby czuć tą magię i tak dalej. I wiecie, okazało się, że te filmy bardzo mało osób oglądało. Oczywiście jest tutaj stała grupa moich odbiorców, moich widzów, którzy oglądają wszystkie moje filmy i były też takie osoby, które oglądały te vlogmasy, albo też nadrabialiście sobie te vlogmasy, ale mimo wszystko powiem Wam, że wyświetlenia tych filmów bardzo mnie negatywnie zaskoczyły i już wiem, że w przyszłym roku, a w sumie to w 2022, Vlogmasa na moim kanale nie będzie. Przynajmniej w tej chwili podjęłam taką decyzję, że więcej tego Vlogmasa nie zrobię. I podjęłam również decyzję, że jednak wracam do zdecydowanie większej ilości tematów kosmetycznych tutaj na moim kanale. Bo widzę, że po prostu chętniej oglądacie te filmy. Chętniej przychodzicie, nawet stali odbiorcy, po prostu wracacie do tych filmów, że te tematy kosmetyczne bardziej Was interesują. Oczywiście będą daily vlogi, będą się pojawiały raz na jakiś czas, będą takie tematy lifestyle'owe, będzie może trochę o tej modzie, którą też tak lubicie, ale jednak kosmetyka to jest coś, w czym ja się czuję najlepiej i widzę, że Wy również lubicie te tematy. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. I tutaj muszę Wam coś powiedzieć. Coś, co zaczęłam robić w 2021 roku i po prostu przestałam,
i zastanawiam się, czy do tego nie wrócić. A mianowicie chodzi o to, że na początku 2021 roku zaczęłam tworzyć swojego e-booka. Nie zdradzę wam tematu tego e-booka, ale byłam bardzo podekscytowana, żeby go stworzyć i żeby go zrobić. A później jakoś tak emocje u mnie opadły. Zauważyłam, że wszyscy teraz tworzą te e-booki i zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście warto, czy nie warto. Ale teraz ostatnio pomyślałam sobie, że może jednak warto. I tutaj pytanie do was. Czy chcielibyście, żebym wydała swojego e-booka? Czy chętnie byście taką elektroniczną książkę w moim wydaniu czytali? Oczywiście temat kosmetyczny, ale coś innego. Coś innego niż do tej pory te wszystkie e-booki, które się pojawiały. Mam pewien pomysł, jak to stworzyć, jak to zrobić. Nie wiem, ile czasu mi to zajmie, bo jestem w tym absolutnie, całkowicie sama, ale myślę, więc chcę was po prostu poinformować o tym, że rzeczywiście początek 2021 roku to był taki okres, kiedy ja myślałam, kiedy ja w głowie miałam tyle pomysłów, kiedy chciałam je realizować, kiedy po prostu byłam taka spięta, że zrobię to, zrobię tamto, rzuciłam się po prostu w ten wir pracy, a później wszystko pomału opadło. I jakoś tak przyszło do tego, że ten e-book jest, powiedziałabym, w połowie, nieskończony. No i może teraz najwyższy czas, żeby w tym 2022 roku wreszcie go skończyć. Więc dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i czy chcielibyście, żebym wydała coś takiego. Każdą opinię przyjmę, nawet jeżeli uważacie, że tych e-booków jest za dużo, że wszyscy teraz te e-booki wydają i Anita, zrób coś innego, to dajcie oczywiście znać. No, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to to, że w 2021 roku miałam dużo okazji, takich fajnych okazji do spotkania nowych ludzi, do poznania nowych ludzi i do wyjazdów. I muszę wam powiedzieć, że w tym roku mieliśmy cudowne wakacje. Wspaniałe wakacje, przejechaliśmy Włochy, zwiedziliśmy trochę miast, spędziliśmy fantastyczny czas z rodziną, coś czego nam brakowało i co było nam potrzebne, ale też było sporo takich wyjazdów, o których wy nie wiecie, bo to były takie nasze prywatne wyjazdy, dzięki którym też obydwoje, ja i Massimo, bardzo się relaksowaliśmy, odpoczywaliśmy i na pewno w 2022 roku chcielibyśmy kontynuować właśnie takie nasze wypady. Mam nadzieję, że to się uda i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w naszym kraju, jeśli chodzi o pandemię, ale na pewno mamy plany takie wyjazdowe, wycieczkowe, relaksowe i nie tylko. No i muszę wam powiedzieć, że w tym roku, w 2021, zacieśniły się takie nasze znajomości tutaj, na moim kanale. Wydaje mi się, że właśnie przez te wszystkie sytuacje, które miały miejsce, czy to z Kacprem, czy na świecie, czy z moim kanałem i nie tylko, jakoś tak jest grupa tutaj takich osób, z którymi zdecydowanie bardziej się zżyłam, mam lepszy kontakt, z którymi rozmawiamy, nawet bym powiedziała, że codziennie na moim Instagramie, albo też wysyłamy sobie wiadomości mailowe. Nie znamy się absolutnie tak osobiście, ale rozmawiamy, składamy sobie życzenia, dopytujemy się, jak zdrowie. Bardziej tak, słuchajcie, to wszystko się zacieśniło właśnie w tym 2021 roku i to jest niesamowite, że prowadząc tutaj kanał na YouTubie, że prowadząc media społecznościowe, poznałam wiele tak fantastycznych osób, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo rzadko się to zdarza. Wiecie, czasami kiedy prowadzimy taki normalny, tradycyjny tryb życia, czyli praca, rodzina, no to zawsze obracamy się w kręgu, zazwyczaj obracamy się w kręgu tych samych ludzi, czyli ludzi, z którymi pracujemy, naszych bliskich, czy też jakichś bliskich znajomych. A wydaje mi się, że właśnie to, że jestem tutaj razem z wami, że się widujemy w tych moich filmach czy gdzieś właśnie w mediach społecznościowych, daje mi taką możliwość, że poznaję więcej nowych osób, ale też właśnie tworzą się
Może przyjaźnie to za dużo powiedziane, ale takie bardzo bliskie znajomości. I to jest niesamowite. I właśnie to, słuchajcie, też napędza mnie do tego, żeby być tutaj dalej z wami. Bo powiem wam szczerze, że w grudniu, kiedy widziałam, że te moje vlogmasy tak słabo idą, tak słabo się wyświetlają, a ja wkładam w to całe serce i że wy tego nie oglądacie i tak dalej, to miałam w głowie takie myśli, żeby zrezygnować. Przyznaję wam się, żeby zrezygnować, żeby sobie odpuścić, że to nie ma sensu, bo jeśli wy nie oglądacie moich filmów, to po co ja to robię? Dla siebie? No po części też, ale zależy mi na tym, żeby był jakiś odbiór, żebyście się pojawiali, żebyście zostawiali jakąś aktywność, tak? Czy tam łapka w górę, łapka w dół, jakiś komentarz, ale żebyście wy byli po tej drugiej stronie, bo ja nie robię tego tylko i wyłącznie dla siebie, co sprawia mi oczywiście ogromną przyjemność, ale robię to też dla was i to wy razem ze mną tworzycie ten kanał czy te moje media społecznościowe. Kiedy was nie ma, to u mnie to po prostu wszystko opada i myślę, że każdy twórca tak ma, że jak nie widzi odzewu z tej drugiej strony, to w pewnym momencie przestaje mieć taką motywację do tego, żeby to robić. I ja rzeczywiście miałam taki moment i już byłam święcie przekonana, że pociągnę ten vlogmas, chociaż słuchajcie, był nawet taki moment, że chciałam przerwać vlogmas, ale mówię, już pociągnę go do końca, bo powiedziałam, to zrobię, a potem nie wiem, czy wrócę. I dopiero, wiecie co, właśnie tak przed tymi świętami, kiedy zaczęłam dostawać od was życzenia, zaczęły przychodzić kartki świąteczne, wysyłaliście mi paczki, zaczął się taki bardziej intensywny kontakt, to zrozumiałam, że nie, ja się nie mogę poddać. Ja się nie poddałam, kiedy byłam torturowana, że tak powiem, hejtowana, tłamszona przez 2 lata w tej całej sytuacji związanej z Kacprem. To dlaczego mam się poddać, bo wyświetlenia spadły? No nie, no spadły, trudno się mówi. Może się odbiją te wyświetlenia, może to był taki okres, może i wy byliście zajęci, może rzeczywiście... Dla większości z was ten grudzień był ciężkim okresem i jakoś no nie mieliście ochoty wchodzić na YouTube'a i oglądać filmy i tak dalej. Może rzeczywiście nowy rok pokaże, że będzie lepiej, że przyjdzie coś nowego, że może ja was czymś nowym zainteresuję, że pojawią się jakieś tematy, które bardziej zachęcą was do tego, żeby się tutaj pojawiać na tym kanale. Więc mówię, nie, działam, siła jest, tylko żeby ten katar minął, siła jest. Także robimy i słuchajcie, przygotowałam sobie już listę tematów w moim zeszyciku. Nie wiem, czy was zaskoczę, ale chciałabym, żeby właśnie w tym roku, w tym 2022 roku, każdy z was znalazł coś dla siebie. Jeśli chodzi o sprawy kosmetyczne, to żeby były tutaj filmy takie dla osób, które mają mniejszy budżet, mniejszy zasób gotówki, szukają tanich kosmetyków, bo po prostu ich na droższe nie stać, ale chcą, żeby to były kosmetyki skuteczne, z dobrymi składami, żeby działały i dla was będą takie filmy, ale oczywiście będą też filmy dla osób, które lubią pielęgnację z wysokiej półki, które mają większy zasób portfela i same dopytują i proszą o to, żeby też takie filmy były tutaj na moim kanale, więc będą. Na pewno będą filmy zabiegowe, na pewno... Będą też filmy dla osób, które troszeczkę interesują się bardziej lifestyle'em, więc będą. Słuchajcie, nie wiem jeszcze jak będzie z ich częstotliwością, czy to będą filmy tak jak było do tej pory, 3 razy w tygodniu, na pewno będą 2 filmy w tygodniu. A zobaczymy później, jak to po prostu wszystko się rozwinie. Bez presji, słuchajcie, bez takiego, że trzeba, że nie wiem, że trzeba podciągnąć ten kanał i tak dalej. Nie. Na spokojnie. Wchodzimy w nowy 2022 rok. I to ma być przyjemne wejście, zarówno dla mnie, jak i dla was. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A jak rozwinie się ten nowy rok? Zobaczymy. Myślę, że teraz mogę już zakończyć to moje podsumowanie 2021 roku. Już widzicie, jakie mam plany na nowy rok. I jestem teraz bardzo ciekawa, więc dajcie znać w komentarzach, jak wam upłynął 2021 rok. Czy to był dobry rok dla was, czy też nie?
Właśnie jak w tych sprawach zdrowotnych, duchowych, w rodzinie, znajomych, w pracy. Piszcie, bo ja uwielbiam czytać Wasze komentarze i wiecie, że staram się zazwyczaj na wszystkie komentarze odpisywać, czytać, mieć z Wami kontakt, bo dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało u Was, jak to wyglądało u Was. No i może też napiszcie, czy macie jakieś plany na 2022 rok. Czy robicie sobie takie plany, a potem tylko pod koniec roku odkreślacie to, co udało Wam się zrobić? No jestem bardzo ciekawa, także życzę Wam dużo zdrówka i Wy życzcie mi, żeby ten katar mi szybko przyszedł. Widzimy się w kolejnym filmiku, także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, buziaki. Pa!